Cześć kochani, jestem dzisiaj w Remplusie w Poznaniu. Pokażę wam, jak wygląda siłownia. Od czasu do czasu tutaj wpadam. To jest miejsce, gdzie zaczyna się siłownia. Na samym początku macie takie miejsce, gdzie zaopiekują się wami trenerzy na miejscu. No i tutaj zaczyna się cała seria maszyn cardio, rowerek poziomy, orbitrek, dalej wioślarze. A tutaj seria urządzeń, maszyn do ćwiczeń na nogi. Dalej idąc w klubie jest bieżnia, kilka jeszcze maszyn cardio. No i dalej jest, na tym miejscu macie bramę i kolejne maszyny do biegania, na których można naprawdę zrobić cuda. A dalej w rogu można się podciągać, można zrobić brzuszki, można zrobić również plecy na linkach w tym miejscu. A tutaj jest, jak widzicie w tle, taka mata, gdzie można porobić różnego rodzaju aktywności, porozciągać się, tak jak może kolega, powałkować. Są też keple w tle, nie będziemy przeszkadzać, ale myślę, że widać to na nagraniu. Idąc w drugą stronę, po drodze mijamy maszyny do robienia brzuszków, a w tym miejscu znajdziecie salę do spinningu. Jest sporo rowerów. Odbywają się tutaj zajęcia spinningowe. Jest świetna motywacja, świetna muzyka, także zapraszam. Przejdźmy dalej. Schodząc schodami w lewą stronę znajduje się miejsce już takie bardziej kulturystyczne, czyli praca z ciężarami. Jest ławeczka pozioma. Jest również ławeczka nie pionowa, tylko dodatnia. Jest też druga ławeczka, którą możecie sobie regulować. Jest maszyna, na której można zrobić nogi, barki i wiele różnych innych ćwiczeń. Są w tle stojaki. No i sporo hantli, gdzie możecie zrobić bicepsy, tricepsy. Także w siłowni zrobicie trening całego ciała. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda wejście do klubu, jak wygląda recepcja. I mam nadzieję, że wpadniecie kiedyś tutaj zrobić fajny trening w Poznaniu. A tak wygląda recepcja. Na recepcji macie poczekalnię, napić się można wody i miła obsługa. Ok, tymczasem ja zaczynam trening, bo jestem po krótkiej rozgrzewce. Śledźcie mój kanał Mike Milek Fitness. Zapraszam do oglądania, do komentowania, do śledzenia mnie na Instagramie oraz do zadawania pytań w grupie wsparcia na Facebooku. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę miłego treningu i samych sukcesów.